Wróćmy do drugiej części. Mam nadzieję, że czekaliście albo pewnie wyszliście na oryginał, żeby dowiedzieć się, jaka cena Bitcoina będzie właśnie przy tym szczycie, który tutaj mamy zarysowany, więc zaraz się pewnie dowiemy, jaka by miała być cena, jeżeli byśmy doszli oczywiście do tego kolejnego szczytu wartości szczerej albo procentowego odpalenia wrotek od właśnie tej wartości szczerej w świecie kryptowalut, więc zaraz sobie tutaj to przetłumaczymy. Sorry, jeśli macie jedną osobę dużo głośniej, a druga osoba jest dużo ciszej. CryptoCrew jest bardzo głośno w tej audycji, także próbowałem tutaj wysterować jak mogłem, oczywiście, ale no, ta druga osoba, czyli Ben, krypto jest dużo, dużo ciszej i dlatego próbowałem gdzieś tutaj znaleźć ten złoty graal, ale mam nadzieję, że nieźle. Dobra, jeżeli mielibyśmy mówić tutaj o kolejnych dwóch miesiącach, mówi Ben, which I mean I'm not claiming that it will, but if i nie mówię, że będzie ten szczyt w kolejnych dwóch miesiącach. If you just look at the slope of this line, jeżeli patrzymy na wzrost, zakrzywienie tej linii czy wzrostów, if it continues to go up at i jeżeli pójdzie ona jeszcze wyżej, ta góra, the same rate it has been, w tej samej, tych samych warunkach, które do tej pory były, procentowości, then we would be skali, hitting this line probably in the next 2 to 3 months. Możemy nawet dojść do właśnie tego szczytu w okolicach 2-3 miesięcy. Again, I'm not saying that it will. Nie mówię, że to się wydarzy. Jeszcze raz. If you look back 2 market cycles ago, it jeżeli byśmy spojrzeli na 2 cykle wcześniej, looked like we were heading toward it, and then we actually had a very nice correction. Mieliśmy podobny tutaj też wykres w 2013 roku, gdzie byliśmy gdzieś w tych samych wartościach, ale mieliśmy potem korektę taką poważną. And then we turned it up later on. A potem mieliśmy jeszcze jedno dojście do tego limitu. And so it depends on when we go to it. Więc wszystko zależy od tego, kiedy dojdziemy. The first thing. So if we go to it earlier rather than later, I would say it's more likely to go to the entire cryptocurrency asset class might go to like 5 to 6 trillion. Więc jeżeli to będzie wcześniej, około 500, nie, 5 bilionów dolarów. Now if we can 5-6. Consider where Bitcoin currently is, it's out. I jeżeli byśmy mieli wziąć pod uwagę, gdzie Bitcoin w tym momencie jest, 1 trillion. Now I've often contended, to jest 1 trylion. There's a lot of models that I look at that, and I'm fairly conservative. Czyli 1 bilion. As many people on my channel are aware of price predictions, I would say a lot of times for me the target price for Bitcoin this cycle would be between $1,000 to $200,000. Now, i często ja powtarzam dla tych ludzi, którzy robią różne jakieś wykresy czy analizy techniczne, że ja czuję tak, Ben Crypto oczywiście mówi, że ta granica będzie all time high Bitcoina w granicach 100 do 200 tysięcy dolarów. Again, you have to have some flexibility on that. There's no guarantees. Musimy mieć oczywiście jakąś elastyczność, w tym nie ma żadnej gwarancji, że tak się stanie. There's a risk involved with everything, but if that is true, if it goes to 1 to 200,000, jeżeli by doszedł właśnie do tych 100 do 200 tysięcy dolarów, then we would loosely be looking at a market cap of Bitcoin that would be ranging from approximately 2 to 4 trillion. Wtedy około kapitalizacja Bitcoina byłaby warta od 2 do 4 bilionów dolarów. So if Bitcoin's ranging from 2 to 4 trillion, let's just say it's 3 trillion, because you said, let's say, okay, 50% dominance. If it's 3 trillion and the entire asset class is in 6 trillion, then that is where I would see, you know, that could put Bitcoin at around $140,000 to $160,000, give or take a few. Jeżeli byśmy spojrzeli na ten wykres i co nam on mówi, to wtedy tak 120-160 tysięcy dolarów, biorąc pod uwagę, że ta kapitalizacja miała być 5-6 bilionów, wtedy bierzemy połowę z tego na Bitcoin, a wtedy dajemy tą cenę około 100, tak jak on tutaj powiedział, 40-160 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. Okay, right. So what's a few K among friends, I always say. So that is sort of where I see it right now. Now, if it were to take a while longer, jeżeli by to zajęło dużo dłużej albo ciutkę dłużej, okay, if we had a pullback like we had in 2013, jeżeli byśmy mieli mieć tą korektę jak w 2013 roku, and we came back down, i spadliśmy jeszcze niżej, and then we went up later on, a potem jeszcze raz mieliśmy wzrost, if something like that were to happen, jeżeli to samo by się wydarzyło, then we would be looking at something different, right? Then I think wtedy byśmy patrzyli na coś innego. Market cap, the entire asset class could trend even higher, maybe like to 7 trillion, 8 trillion. Wtedy cała kapitalizacja może iść nawet do 7, 8 miliard bilionów dolarów. 9 trillion, 10 trillion, depends. 9, 10. Depends on how long it takes us to get there. So zależy wszystko od tego, jak długo nam zajmie, żeby dojść tam. This is why I always say, like, time is on our side. Także czas jest po naszej stronie. If the bull market it just blitzes up, jeżeli bull market po prostu przeleci tutaj, without really looking back at all,
czyli ta hossa bez patrzenia w tył, then I imagine it won't have as much momentum. Można powiedzieć, że nie będziemy mieć aż tyle tego momentu, tej siły, to say go to a $10 trillion market cap. Żeby iść do tych 10 bilionów dolarów. But if it takes us longer, if we... Ale jeżeli zajmie to dużo więcej, pull back some, consolidate for a few months, jeżeli byśmy mieli konsolidację przez kolejne parę miesięcy, and then continue up, then I think there... a potem dopiero wzrosty, the likelihood of the entire asset class going... wtedy byłoby to bardziej prawdopodobne. The 10 trillion would be higher, and therefore the price of Bitcoin could maybe be getting closer to that 4 trillion mark. Wtedy cena Bitcoina mogłaby być do 4 nawet miliardów, bilionów dolarów. 4 trillion target rather than say 2 trillion. Niż 2. I would say that the... I wtedy ta cena też by mogła być powyżej 200 tysięcy dolarów, tak? Slope of this cycle is actually quite healthy. Looking at the data here. Jeżeli tutaj spojrzę na właśnie krzywą tego cyklu, czyli można powiedzieć, w jakim, pod jakim kątem idziemy w tym cyklu, to wygląda to bardzo bezpiecznie, zdrowo. Nie jest to aż tak mocne jak w 2011 roku. Powiedzmy, kąt nachylenia tej góry, zobaczcie, w 2011, ja bym się nie usiadł na szczycie po lewej stronie. Tutaj możemy gdzieś jeszcze zatrzymać na jakimś spadzie pomiędzy, więc no, dużo zdrowiej. It's definitely not as severe as 2014. And it, i na pewno nie jest taki jak w 2014. It seems relatively healthy. Wygląda to w miarę bezpiecznie, zdrowe. A little more healthy than 2017. I nawet bardziej zdrowo niż w 2017. Now in 2017, looking at the data, there are two pretty healthy pullbacks. Do we know what... W 2017 mieliśmy dwie korekty. Czy wiemy, percentage those two... jaki procent był wtedy? Data points were kind of like in the middle of 2017. W połowie 2017, co nam te dane mówiły? You know, I don't actually, off the top of my head, I don't know what it was for the entire asset class. I know for Bitcoin they were 40% correction. Nie wiem, ile to było na całej kapitalizacji rynkowej kryptowalut, ale z Bitcoinem to było w granicach 40%. I wiemy, że altcoiny najczęściej, niestety, idą jeszcze z wyższą korektą niż reszta. Także mówię, że około 40% korekty. Ale nie znam dokładnej liczby z mojej głowy. But you're right. I mean, if you look at the last cycle. Ale tak, oczywiście masz prawdę, mówisz prawdę, jeżeli chodzi o ostatni cykl. There were pretty healthy corrections. And były wtedy też oczywiście zdrowe korekty. So far this cycle, these little corrections we have, I mean, they've not really been anything to get out of bed for. I mean, they have. I te korekty, które mamy teraz przy tym markecie, nie są aż takie, jak mieliśmy wcześniej. Haven't even been. I mean, they were 30%, you know, one we had in January was 30%. Jedna w styczniu miała 30% około. Which is significant. Była to znacząca. But you can see just how quickly we recovered. Ale widzieliśmy, jak szybko odparliśmy i wyszliśmy wyżej z ceną. It was a lot quicker than last cycle. Jak w ostatnim cyklu. Now, one thing I would like to draw your attention to. Jedną rzeczą, którą chciałbym jeszcze tutaj wam przekazać. Is look how similar so far this cycle is with two cycles ago. Zobaczmy, jak jest to podobne z tym, co mieliśmy teraz, a dwa cykle wcześniej, albo z tym, co mamy teraz. Okay, and I've put these circles on the chart to sort of highlight. I od razu pokazałem te okręgi na wykresie, żeby podkreślić to. Some of the similarities. So after the peak, we came into the undervaluation region. Więc po ostatnim szczycie, po tej wartości. In 2011. W 2011. And then peaked back out of it. Same thing in this cycle, right? We came into it, we had our 2019 run. Okay, this is our 2019 peak right here. Więc zobaczmy, jakie to jest podobne, że mieliśmy na czerwonej wyjście wyżej, oczywiście lokalny szczyt. And then after our 2019 peak, similar to back over here, we then... Po 2019 też w tym szczycie mieliśmy znowuż spadek. Came back down lower. Niżej. Than we had previously. Niż wcześniej. Again, same thing here. And then after that we then went back up and peaked our head above the... I potem też jeszcze raz mieliśmy podobnie. Fair value for a couple days. And then another capitulation. I kolejna kapitulacja. Okay? So far this cycle is a lot more, you know, it compares a lot better with say two cycles ago than last cycle. As...
Więc bazując tylko na tych danych, ten cykl, w którym jesteśmy teraz, jest bardziej podobny do tego w 2012, po wyjściu z tego pierwszego szczytu, do tego, co się formuje właśnie teraz i wcześniej, w tamtym okresie. Last cycle was a pretty clean cycle. I mean, oczywiście poprzedni cykl był bardzo czystym cyklem. You had a fairly well-defined accumulation. Gdzie mieliśmy zdefiniowaną najniższą wartość accumulation phase, akumulacji. And then it just systematically increased, right? A potem systematycznie wzrastaliśmy z ceną. Right? I mean, with some, you know, with some corrections along the way, this cycle so far has had a lot more intra-cycle volatility. Ten cykl do tej pory ma też, no, to zachowanie, co wcześniej. Even in the accumulation phase, right? Byliśmy w akumulacji też na chwilę. The accumulation phase wasn't even, you know, a clear-cut accumulation. Ale nie była to taka czysta wersja, jak w 2016 roku. Phase, when it went from, you know, 3100 to 14,000. Gdzie doszliśmy do, powiedzmy, 3601 do 14,000 dolarów. In a couple months or so. W dwa miesiące. So this is something to keep in mind, and the reason why I want to draw people's attention to this. Więc weźmy to pod uwagę i dlaczego chciałbym tutaj zauważyć to. Is, again, I think that each market cycle will have its own characteristic, right? To jest to, że każdy cykl ma swoją charakterystykę. It'll have its own personality. Swoją personalność. We'll remember it entirely differently than other cycles. Którą będziemy pamiętać zupełnie inaczej, jak poprzednie. But one thing to keep in mind, ale jedna rzecz, którą warto zapamiętać, is that we have been in a similar situation. To jest to, że byliśmy w podobnej sytuacji. Before, right? Wcześniej. We have been in a similar situation before, where we had sort of a lot of intra-cycle volatility, even in the accumulation phase. Then we had a major move with very little correction. A potem to, co się zdarzyło, to jest teraz pytanie właśnie główne. Czy znowuż spotkamy się z tą samą, można powiedzieć, wartością, dojście do 600% albo ciutkę niżej tym razem i potem spadek, roller coaster, jak to się mówi, a dopiero potem wzrost. Wtedy tutaj już będą wszyscy wieszczyć, że spadamy już do tej konkretnej bessy, a tu nagle może być odbicie tym razem, tak jak w 2012-13 roku. And it ended up leading to a short-term blow-off top, followed by a sizable correction, and then another move later on. Now, again, being flexible, I think, is the way to go, and not saying that we're gonna do exactly that, but... I bycie elastycznym to jest właśnie ta poprawna wersja tego, jak mamy się zachowywać oczywiście w tym markecie. The idea of saying, okay, well, it has happened before, would help people understand that it could theoretically happen again, right? Ale to, że to się wydarzyło wcześniej, może teoretycznie wydarzyć się jeszcze raz. Nic nie zatrzymuje tego, żeby się to wydarzyło lub nie. Like one thing that could theoretically happen is you know, Bitcoin goes up another several, you know, maybe another 60% or more. Jedną rzeczą, którą mogą się wydarzyć, to, że Bitcoin idzie w górę, o powiedzmy 60 nawet procent. Trending higher later on. This is just one of the ideas. A potem po prostu spaść i jeszcze raz potem mieć tą, te wzrostowe czynniki. And the reason I'm sort of extrapolating that is just based off what happened over here. I dlaczego o tym mówię, to po prostu bazuje na tym, co się wydarzyło wcześniej. But at the end of the day, the one thing we do know is that each cycle will be very different, right? Więc wiemy, że w każdym cyklu, albo każdy cykl będzie troszeczkę inny. Each cycle will be very different and we'll have to remain somewhat flexible, right? I musimy być też elastyczni w tym przypadku. Look where we currently are, jeżeli spojrzymy na to, gdzie jesteśmy w tym momencie, did have a pretty substantial correction, or mieliśmy właśnie korektę też wcześniej na tym samych warunkach. Around this point, na dojściu do tego procentu. Last cycle, but we had also had a more substantial correction before this point as well. So ale mieliśmy też dużo wcześniej pewną korektę. So far this cycle looks a lot different. So whether we just go straight up to the top, whether we go up. I tutaj pokazuję właśnie, jakie wersje mogą się wydarzyć. Albo wyjście do góry, jak mieliśmy wcześniej, tą błyskawicę, która dotknęła dachu. A druga rzecz to, jeżeli spadniemy niżej, a potem jeszcze raz dotkniemy błyskawicą w górę. Come back down and then go up. Or whether we do something like this. Albo czy zrobimy coś takiego. Where we have more maybe like a triple peak cycle or something like that. I think the idea is we need. Gdzie będziemy mieć potrójny szczyt, dojście kolejnych szczytów do, no, tej najwyższej wartości. You remain somewhat flexible, and I'm using this model as a general guide for myself. Dlatego używam tego modelu jako, no, tego, co może się wydarzyć w niedalekiej przyszłości. Right, and again, it's not perfect. It's a model. All models are wrong. Some are useful.
Pamiętajmy, że nie jest to perfekcyjne, to jest po prostu model. Większość modeli najczęściej jest niekoniecznie prawdziwa, czy spełniona, albo może się spełnić, może po prostu się mylić. Ale też niektóre z nich się spełniają. But I will personally use this model to help guide me, you know, and say, okay, then things are very overheated if we're flirting with this line again up here. I na pewno te rzeczy są, można powiedzieć, overheated, jak on to powiedział, czyli przecenione z dużą dozą, jeżeli dojdziemy do tej czerwonej linii. Co nas raduje, to to, że jesteśmy jeszcze daleko od tej linii. Tak? Także jeżeli niektórzy pytają, czy to już spadamy, bazując tylko na tym wykresie, nie. Ale możemy mieć już za chwilę korektę do 40, równie dobrze. A potem jeszcze wyjście wyżej. And by the way, we still theoretically have a ways to go before we're there. I mean, we would need to trend up several trillion more dollars before we're going to be interacting with that line. Dokładnie. I on to powiedział, co ja wyprzedziłem go, że jeszcze mamy miejsce. And I'm talking about the entire asset class, not just Bitcoin. I mówię tutaj o całej klasie, nie tylko Bitcoinie. I think the comparison for the 2020 relative to 2012, I think is interesting. It looks like just from an eye without being in front of the chart. I wydaje mi się, że porównanie tego z 2011 rokiem, tego co się dzieje dzisiaj, jest interesujące. Time is the only difference. Bo czas jest tylko inną różnicą. Right. Now it's moving slower. Teraz widzimy, że porusza się to wolniej. Relative to 2012. W stosunku do 2011 roku. What I would be interested in is your first top prior to the real top in 2013. Byłbym zainteresowany tym pierwszym szczytem, który tu tam masz, zanim doszliśmy do kolejnego. Ish. What percent is that from the top of 2012? Jaki procent to był ze szczytu z 2012 roku? And if we understand that data, jeżeli zrozumiemy te dane, then having a hypothetical false top now, może nam to dać hipotetyczny szczyt, taki fałszywy. We can take the top of 2017, gdzie możemy wziąć ten szczyt jeszcze z 2017 roku. And take that percentage to get an understanding of where it is. It also i dojść do procentu zrozumienia, to gdzie teraz jesteśmy. So it looks like that first hypothetical top was really based on market structure as well. Looking. Więc pierwszy szczyt był też bazował na tym, że mieliśmy strukturę tą marketu. Left, we have that data point as we were coming down pretty swiftly. We had a dead cat bounce pretty heavy, and it looks like that. But I would be curious to see the percentage from the top of 2012 down to that first false top. I byłbym zainteresowany procentem od tego pierwszego szczytu do tego fałszywego pierwszego and w 2012. Compare it from 2018 down. I żeby potwierdzić to i porównać do 2018. To what could be this false top. Jaki może być to po prostu teraz? About like from here to here? Czyli rozumiemy to od tego do tego. Yes. This move and then comparing it and take the time. I porównać wtedy od tego do tego i czas. In consideration, like right. At how much faster was it then? Then we can take that information and say, okay, hypothetically. I wtedy też porównać te czasy, jak szybciej to było wtedy. We're moving X times slower. I porównać to do tego, że poruszamy się wolniej tym razem. Relative to 2012. And relatywnie do 2012. The top was X percent from our previous high, and it will give us some sort of an idea. It would right. be interesting. I wtedy dałoby to nam jakąś wizję tego, gdzie możemy się tutaj ewentualnie znaleźć. To pull that data. Yeah, I mean it would. I mean just from, I mean just briefly, you know, very very briefly looking at it, just eyeballing it, right? I mean, and of course this isn't going to be the best way to do it. Okay, jeżeli tak by to przedstawić bardzo szybko, bez żadnych tutaj dodatkowych wskaźników. Doing it more rigorously, but just looking at it like 2000 right here is about 700. Czyli mamy 2000% do 700%. So that's about, you know, a factor of 3 between this level and this level. Czyli można powiedzieć 1/3 w tym przypadku. If we look at a factor of 3 here. Jeżeli byśmy spojrzeli też 1/3 tutaj. This is, I mean, this is a bit over 1000%. To jest powyżej 1000%. I don't remember what it is off the top of my head,
But let's just say, you know, let's just say it's 1200%. I don't think it's... Więc spójrzmy, no to może być około 1200%. We're there right now. Right, so if you're looking at, say, 1200%... Jeżeli byśmy spojrzeli na to jako 1200%... Let's just say 1200%. I'll maybe give you another, a more accurate number later. Dam ci, powiedzmy, inny, ważniejszy, dokładniejszy pomiar później. Divide by 3, you'd be... Jeżeli byśmy to podzielili na 3, looking at 400. Wtedy byśmy patrzyli na 400%. So, you know, and this is why I'm saying that, you know, Bitcoin right now was at what, like 57k or something. I to dlatego mówię o tym, że Bitcoin w tym momencie był po 56 tysięcy i te 60 pewnie procent zaraz powie, może jeszcze wzrosnąć. It's not hard to imagine a scenario where we break, you know, we break through at some point and things get really heated and it starts blitzing past 60k, past 70k. I możemy dojść do takich wyników, gdzie nagle bardzo szybko dojdziemy do 60-70 tysięcy dolarów. 80k. 80. And then people start thinking like this is going to 100k. I nagle ludzie zaczną myśleć, o, to idzie do 100 tysięcy. You know? And maybe it makes it, maybe it doesn't. And może to się wydarzyć, może nie. Then maybe you have a substantial pullback. Możemy mieć oczywiście jakąś korektę. We consolidate for a while. I konsolidować przez chwilę. And then we trend higher up later on, and then we decisively break it again. I potem wyjść w górę jeszcze. Just speculating. I really don't claim to know exactly what will happen in the short. I nie chcę tutaj spekulować. Nie chciałbym wyjść z taką wizją, że wiem dokładnie, co się wydarzy. But it's an interesting observation to. Ale jest to interesująca obserwacja. To look at, say, from, you know, peak to sort of an intermediate peak between the next actual peak. And so if something like that were to happen, if we were to say... Więc jeżeli byśmy to porównali do szczytu, do takiego pomiędzy szczytu, do kolejnego szczytu i to, co się wydarzy teraz. This is around, let's say, around between 1000 and 1200%, somewhere in that ballpark. We're starting to flirt with that territory. Więc już flirtujemy z tym terytorium. Jeżeli byśmy mieli mieć podobną zasadę z tego roku, tak? Dochodzimy do 400%, wtedy nie wiem, 80 tysięcy za Bitcoina, może 90, a potem spadek, tak? I wtedy wszyscy już mówią, że wchodzimy w bessę, ojej, wszyscy się wyprzedają, a tu nagle bum, jak w 2012 roku. O ile tam się coś innego nie wysypie, my tylko mówimy tutaj o wykresie, pamiętajmy, tak? Tylko i wyłącznie o wykresie. Right, for sure. We're starting to flirt with that territory. And this is why I think that people should be cautious, like, because I've seen this before, right? Things can get really heated really quickly. And if we break through 58k and start moving up really quickly, like 60k, 70k, if we do something like that, people are gonna be fighting emotions for sure, during that time. And it would be a similar type thing as to what happened over here. I będzie to na pewno dużo emocji wtedy, gdzie będziemy w podobnym okresie, gdzie wtedy w 2013-14. You know, where it was trending up and then all of a sudden it had this huge blitz. Gdzie mieliśmy bardzo duży wystrzał w górę. In a very short period. W bardzo krótkim czasie. Time, and then masywny spadek. Massive correction. So let's just keep an eye on it. I think that's Więc będziemy tylko obserwować to w tym momencie. We have to play it one day at a time. Musimy po prostu brać dzień za dniem. And sort of see what happens with Bitcoin. I zobaczyć, co się wydarzy z Bitcoinem. Because Bitcoin will always throw us these curveballs that we never really expect. Więc Bitcoin no często daje nam takie właśnie krzywe piłeczki, których czasami nie ekspektujemy, czyli nie widzimy ich. That's great. Także dzięki, ja sprawdzę, czy coś jeszcze było. Okej, okay, czyli potem CryptoCree podsumował, że uwielbiam ten wykres, także mamy to, mamy przetłumaczoną tą oczywiście audycję. Ja się biorę za teraz wiadomości, teraz zależy od tego, jaki będę miał kaprys. Czy pierwsze dodam kolejną audycję właśnie z wiadomościami, bo jeszcze muszę ją nagrać, czy poleci druga część, która właśnie teraz słyszycie z CryptoCree i Ben z Crypto, kiedy szczyt, bazując oczywiście na kapitalizacji. Zobaczycie sami, nawet nie wiem, co teraz dodam. Czy najpierw będzie po 12 kolejna część, czy najpierw będą wiadomości, a o 6 rano gdzieś będzie ta druga część. Nie wiem. Zobaczymy. Będziecie wiedzieć na pewno w momencie, kiedy już obejrzeliście do tego momentu. Dzięki. No i czego życzyć? Kolejnych szczytów, kolejnych emocji, a bardziej ich mniej, bo wtedy emocje, jak to mówi CryptoCree, to jest killer.
naszych zysków. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.